Pan z wami i z duchem twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione, o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy, i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga, za wszystko, co słyszeli i widzieli, jakim to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, Nadano mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Oto słowo Pańskie. I Duchu Święty przez serce Maryi. Szala, Maria, we to. Mela, szala, medon. Adonaja, mela, Adonai, Adonaja, Adonai. Dzisiejsze czytanie pierwsze z księgi liczb to słowo samego Boga. Skierowane do Mojżesza. Mojżesz, przyjaciel Boga, rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, dlatego, że byli przyjaciółmi. Pan, Bóg, wyraził więc pragnienie swojego serca boskiego względem ludu, który był prowadzony przez pustynię, przez Mojżesza. Pokornego, mądrego, niezwykłego człowieka oddanego Bogu. Ufał Mojżeszowi, Bóg. I chciał przez Mojżesza błogosławić. I także przez jego brata Aarona. Dlatego Bóg prosi, nalega, powiedz Aaronowi, jego synom. Aaron i jego synowie byli kapłanami Starego Testamentu. Również takim kapłanem był sam Mojżesz. Tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im, niech cię Pan błogosławi i strzeże. Macie błogosławić Izraelitom. Czyli wolą Boga jest błogosławienie, błogosławieństwo. A co to znaczy błogosławić? To znaczy życzyć łaski Bożej, to znaczy przekazywać. Tą łaskę bożą ludziom, ludowi, każdemu człowiekowi, kto o to poprosi. To jest zadanie Kapłanów Starego Testamentu. Ale to jest szczególne zadanie i przywilej Kapłanów Nowego Testamentu. Błogosławić Izraelitom, czyli Chrześcijanom. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan. Zajeszczę na ciebie swoją łaskę, swoje błogosławieństwo, swoje miłosierdzie. Błogosławi i niech się tobą opiekuje, niech ciebie chroni. Gdy Bóg błogosławi przez kapłana, to syła swoją łaskę w opitości. Niech Pan rozpromieni oblicze swoje nad tobą, niech ci obdarzy swą łaską. Tym, który błogosławi, jest Bóg. Jest Syn Boży, jest Jezus. Czyli niech Cię Jezus błogosławi i strzeże, niech Jezus martwych stały. A w przypadku dzisiejszej tajemnicy, kiedy przeżywamy uroczystość świętej Bożej Rodzicielki, która dała nam dzieciątko Jezus, to znaczy, niech Cię błogosławi też Maryja z dzieciątkiem Jezus. Niech Syn Boży który przyszedł na świat jako dzieciątko, rozpromieni oblicze swoje nad Tobą, razem z Maryją. Jakie piękne jest oblicze Pana, jakie piękne jest oblicze Maryi. Jak cudownie jest patrywać się w nich. Kiedy wpatruje się w Jezusa i Maryję, kiedy proszę ich o błogosławieństwo, Jezus z Maryją i Jezus przez Maryję w imieniu Ojca, mi błogosławią. Okazać oblicze to okazać łaskę, dlatego niech Cię Pan obdarzy swą łaską. Bóg Ci okazuje swoje oblicze, a więc przyjmij łaskę z tym związaną. Bóg patruje się w Ciebie, a Ty wpatruj się w Boga. Bóg patrzy na Ciebie, bo chce Ci okazać miłosierdzie. Niech zwróci swoje oblicze ku Tobie, niech Cię obdarzy pokojem. Błogosławić, to znaczy obdarowywać pokoje, przekazywać pokój Boży. I Bóg tutaj obiecuje, będą wzywać mojego imienia nad Izraelitami, czyli nad chrześcijanami, a ja im będę błogosławił. A więc Bóg chce nam, chce Tobie błogosławić w tym Nowym Roku. A to znaczy również chronić od wszelkiego przekleństwa, złożeczenia, Bruźnierstwa, wielu ludzi, wielu ludzi bruźni, złorzeczy, Bogu i ludziom, a nawet Maryi też. Może wiele razy słyszałeś w swoim życiu, że cię ktoś przeklinał, może w rodzinie, może w szkole, może teraz pracy, eee, może chyba się ktoś bliski, może ktoś znajomy, może sąsiad, a może nawet o zgrozo, może nawet jakiś kapłan zakonnik, a może nawet zakonnica, coś złego Tobie powiedzieli, czyli Tobie, a powinni Ci błogosławić. To może się zdarzyć. Jak wtedy być uwolnionym od tych złożeczeń, tego przekleństwa przez błogosławieństwo Boże, które uzdrawia, które daje pokój. Bo wielu ludzi doświadcza tego, że jest przeklinanymi. Ale także niestety może niech, ktoś z nas też samemu komuś innemu złorzeczył, może przeklinał, luźnił. Jeżeli tak, to trzeba nam prosić Panie oczyść moje serce, moje usta, moje myśli z tego. Nie chcę już złorzeczyć, nie chcę odpowiadać złem na zło, nie chcę kierować się chęcią zemsty, nienawiści. Chcę, żeby w moich ustach, w moim sercu były dobre myśli i dobre słowa. Dobre myśli w sercu a i umyśla, a dobre słowa właśnie na ustach, w języku. Żeby mój język wypowiadał błogosławieństwo. Błogosławcie, a nie złożećcie. Święty Paweł często tak powtarzał. A sam Chrystus mówił, że błogosławiony jest ten, kto jest ubogi w duchu, kto jest miłosierny, kto wprowadza pokój, kto przebacza, kto doświadcza niesprawiedliwości, kto cierpi z powodu imienia Jezusa, kto jest cichy, pokorny, on otrzymuje błogosławieństwo. To jest człowiek błogosławiony. Więc żyjmy też błogosławieństwami w tym roku naszego Pana. Kto jest taki jak Chrystus, kiedy zwracał się do swoich uczniów, mówiąc o błogosławieństwach, utrzymujesz to błogosławieństwo. Jeżeli jesteś ubogim w duchu, jesteś błogosławiony. Jesteś miłosierny, jesteś błogosławiony. Ciężpisz z powodu niesprawiedliwości, jesteś błogosławiony. Wprowadzasz pokój, jesteś błogosławiony. Dlatego niech to błogosławieństwo. Spoczywa na nas. bądźmy ludźmi błogosławieństw, którzy nie zło a błogosławią. Pan nas również pragnie chronić od największego przekleństwa naszego życia, czyli grzechu. To jest przekleństwo grzeszyć. Ale od tego przekleństwa może zachować cię Pan. Jeżeli zdarzy ci się grzeszyć, to proś Panie, wybacz mi i błogosław mnie. A Bóg cię uwolni od tego przekleństwa grzechu. I obdarzyć ją błogosławieństwem łaski swojej. Łaska Boża, łaska uświęcająca, wolność od grzechu, szczególnie grzechu ciężkiego. To jest wielkie błogosławieństwo. Dlatego trzeba nam też przyjmować błogosławieństwo kapłanów. Zawsze na końcu przyświętej, czy na końcu adoracji jest błogosławieństwo, czy jest modlitwa wstawnicza, jest błogosławieństwo. Trzeba nam przyjmować to błogosławieństwo z pokorą, wdzięcznością. To jest wielki dar. Bóg nam błogosławi. To nie jest jakieś słowo na pożegnanie, bo wychodzimy z kościoła. Taki rodzaj religijnego właśnie pożegnania. To jest wielka łaska, wielki dar. Czyli kapłan, kiedy błogosławi w imieniu Trójcy, to znaczy idź w łasce Bożej. Idź w radości. Idź w pokoju. Bóg jest z tobą. Nie bój się. Bóg cię strzeże. Bóg Cię błogosławi, Bóg Cię prowadzić będzie. E, dlatego trzeba właśnie być człowiekiem błogosławieństw. Błogosławmy. E, w tym, z tym jest związana też miłość, miłosierdzie. Możemy czasami e, na przykład iść przez e, przez drogę, przez ulicę, czy być w sklepie, czy podróżować i zobaczymy ludzi różnych, może ludzi właśnie takich przygnębionych, cierpiących. To dobrze jest w sercu powiedzieć: Panie, błogosław tą osobę. Marii, błogosław tych ludzi. Może nawet ekspedientkę w sklepie. Panie, błogosław. Eee, dobrze takie słowo wypowiadać, nawet tak w sercu. Uczynić znak krzyża na czole tej osoby. E, I szczególnie błogosławić to swoim bliskim, e, swoim dzieciom, wnukom, małżonkowi, e, idzie do pracy, niech Bóg cię błogosławi. Albo córka do szkoły, dziecko, niech Bóg cię błogosławi. I nawet to słowo, a jeszcze jak będzie znak krzyża na czole, to jest piękne i niektórzy już w rodzinach to praktykują i to przynosi właśnie błogosławieństwo. Chroni od przekleństwa, zła, grzechu tego świata. Także stosowanie wody święconej w domu, właśnie kiedy się wchodzi do domu, kiedy się wychodzi z domu. To jest piękne też, piękny zwyczaj, który w niektórych właśnie domach jest pielęgnowany, wraca. Dobrze, żeby to wróciło do waszych domów, jeżeli jeszcze też nie używacie Wody święconej w waszych domach nie ma kropilnicy. Nie patrzcie na to, czy ktoś będzie to krytykował, czy będzie się komuś to podobało, bo wiele osób przyjmie to z radością, że wchodząc do waszego domu e, otrzymują błogosławieństwo, przeżegnają się, skorzystają z wody święconej, z wiarą. Przynosi to błogosławieństwo. Dobrze jest nawet też w związku z tym, kiedy się wchodzi do domu, czy jegoś mówiąc tak jak to kapani czynią w czasie wizyt kolędowych, ale to każdy może wypowiadać pokój temu domowi, pokój mieszkańcom tego miejsca. Bo jesteśmy chrześcijanami. My się nie wstydzimy tego. My korzystamy z wiarą właśnie z tego sakramentalniów, przede wszystkim sakramentów. Chcemy być ludźmi błogosławieństw. Dlatego kiedy Tobie ktoś zło rzeczy to błogosław go, Panie, ja go On mnie rani, on bluźni, on obraża mnie i Ciebie, ale ja go błogosławię, ja ją błogosławię. Ona nie wie, co czyni. Wylewa się z ust i serca tego człowieka tyle zła, a piękne jest to, żeby przebaczyć i błogosławić. Powiedzieć, dobrze, Ty mi ale ja Ci błogosławię. Ty mnie oczerniasz, a ja Cię błogosławię i modlę się za Ciebie. Więc wszyscy jesteśmy do tego powołani, a szczególnie też mężowie, ojcowie do tego, żeby w domach błogosławić. I sami zobaczycie, że wasze domy, rodziny będą się zmieniać. Wiele jest cierpienia, rozbicia w rodzinach, w małżeństwach, bo nie ma błogosławieństwa. Bo nie ma przebaczenia, nie ma miłości, nie ma modlitwy. Nie ma łaski Bożej, nie ma życia sakramentami, nie ma komunii świętej w sercu, nie ma Pana w sercu. Będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, nad chrześcijanami, bo to są nowi Izraelici, a ja im będę błogosławił. Panie, błogosław na wszystkim. Błogosław wszystkim, którzy słuchają Ciebie. Błogosław tym, którzy słuchają tej nauki. Błogosław tym, którzy karmią się Twoim ciałem, Twoją miłością. Błogosław i ochraniaj od wszelkiego przekleństwa, zła i grzechu. Niech nasze usta błogosławią, miłują Ciebie i błogosławią wszystkich, przyjaciół, dobrodziejów, bliskich, a nawet nieprzyjaciół. Naśladując tym, Maryję błogosławioną między niewiastami.